windą jechałem, to zawsze z czterech ich było, a dzisiaj tylko dwóch. Ale zawsze czterech było i oni tam, ale oni wciąż są, wciąż ich widzę. I tak, wciąż tam są. A czy tak jak prosiłem, chodzi pan na długie spacery? No, chodzę, ale wie pan, ciężko tak jak całe tłumy za mną idą. Czy bierze pan leki, które panu przepisałem? Tak, biorę. Czy aby na pewno? Tylko, że oni też chcą się poczęstować. A może weźmie pan podwójną dawkę i spotkamy się w przyszłym tygodniu? Dobrze. Jak się czujesz? Ja się czuję dobrze, ale boję się o Kasię. Ona coś, nie wiem, jest coś z nią źle. Co jest ze mną źle? To ty się opindalasz cały czas! Robisz siebie debila! Chodzisz do psychologów, psychiatrów! No, widzi pan, no bo to jest właśnie problem z nią. I ja nie wiem, co mam z nią robić. Może znajdzie sobie pan jakieś hobby? Mam już hobby. Chodzę do teatru lalkowego. Tak! Chodzisz do teatru! Ja cię muszę wyciągać! Wie pan, ostatnio oglądałam Złote Wzgórze. Szkoła! On ją tak kochał, jak on jej... To uśledzone! Dlaczego nie przyznali im tej dotacji? Nie rozumiem po prostu, dlaczego? Ten nowy serial. O nie! Następny, proszę. Jak się czujesz? Dziękuję bardzo i do widzenia.